Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na prezentację komiksowych nowości od wydawnictwa Egmont, gdyż przyszła do mnie paczka, a nawet dwie, bo jedno z zamówień, które tam po prostu brałem, prosiłem, nie zostało zapakowane i dostałem je dodatkowo jeszcze tego samego dnia, więc powiem szczerze, wow, perfekcyjne i mega profesjonalne podejście Egmontu. No i nie przedłużając, zobaczmy, co też się prezentuje, albo prezentowało, co się znajdowało w tej paczce. Pierwszą pozycją jest JSA, Złota Era. Jest to komiks, no jakby nie patrzeć, superhero od DC. Jest to też, warto dodać, wydanie DC Deluxe. 119,99 cena okładkowa. Oczywiście jest tu obwoluta oraz widzimy grawer, który zawsze jest tak prezentujący. DC Deluxe i JSA. Tu mamy wszystkie pozycje, które się pojawiły. Mam praktycznie każdą, tam z małymi wyjątkami, które gdzieś no, nie mogłem, że tak powiem, zdzierżyć, aby je posiadać w kolekcji. Wyszło jak wyszło i widzę, że w przygotowaniu jest inna historia uniwersum DC. To mnie ciekawi bardzo dość. Nie mówić, żeby podejrzany tytuł, ale taki dość tajemniczy. Natomiast jeśli chodzi o tą wersję JSA, z tego co się orientuję i pamiętam, ona się pojawiła tylko chyba niecałościowo, więc no już sam fakt ten jest taki trochę na, powiedzmy, minus, że wydano w wielkiej kolekcji komiksów DC. I nie całość właśnie, tą tylko częściowo, więc tym bardziej ja się ucieszę, że będę mógł tą historię poznać. Wygląda to fajnie, jeśli chodzi o kreskę na pewno, a zobaczymy jak z historią, bo nie czytałem właśnie tamtego wydania, teraz ono jest bardzo drogie i nieopłacalne. Zobaczmy natomiast, czy coś tu znajdziemy na końcu, jeśli chodzi o dodatki. Posłowie jest tylko widzę i to, wow, zobaczcie jakie długie, więc no... Bardzo ciekawe i jeszcze dodatkowo Kamila Śmiałkowskiego, Człowieka z Popkultury. Więc no, nietypowe posłowie, bardzo długie. Pierwszy komiks za nami. Kolejną pozycją, którą chciałem Wam zaprezentować jest Armada, najnowszy tom. Seria no, z gatunku SF, całkiem ciekawa. To jest tom piąty, generalnie są to oczywiście wydania zbiorcze. Cena 119,99 również. Czyta mi się to przyjemnie. Nie jest może to moja ulubiona seria, ale jest naprawdę spoko. Ja nie czytałem tych wcześniejszych wydań w takich tych cienkich oprawach, tylko właśnie poczekałem na zbiorcze. Akurat w tym wypadku się udało i mamy jak mamy, prawda? Fajna okładka w ogóle. Więc zobaczymy, jak się nam będzie prezentować. Co do samych dodatków tutaj, no nie, mamy tylko prezentację właśnie tych okładek, widzę i to tyle. Nie wiem, czy to jest już ostatni tom? Tak by wychodziło, że to już będzie koniec, bo to jest chyba najnowszy, więc piąty, ostatni tom i będziemy na bieżąco z Armadą. Kolejnym tytułem, jaki długo, długo oczekiwałem i w końcu się pojawił, Nightwing, tom pierwszy, Skok w światło, Toma Taylora, Bruno Redondo przede wszystkim, a jest też Adriano Lucas, którego trochę kojarzył mniej, żeby nie mówić, że prawie wcale, ale no mówię, czekałem na tego grubaska, bo jest naprawdę grubaskiem, jak widzimy, też 119,99 cena okładkowa, w ogóle fajna okładeczka z tyłu. Jest to miękka oprawa, nie jak twarda w przypadku choćby nawet wcześniejszej, ze skrzydełkami. I tu coś w przygotowaniu? Nie, no nic takiego nie dodali. Wszystko u mnie jest już na bieżąco. Ale no, cieszę się, że w końcu będę mógł poznać tę historię. Więc super, super sprawa. Czekałem, kiedy został ogłoszony jeszcze w zeszłym roku na MFC. Więc tak, miał sporą też i owację, pamiętam. A jeśli chodzi o dodatki, są oczywiście galerie okładek i to jest całkiem sporo. Zobaczmy, jak one wyglądają. A wyglądają fajnie. O, ta jest zarąbista, powiem szczerze. Fajnie, fajnie to się prezentuje. No i tutaj mam jakieś szkice, rysunki, prawda? Też spoczko, że
coś takiego zostało dodane. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda. No tutaj to już w ogóle miszmasz. Także, no, mówię, potężny komiks. Idziemy dalej. Pozostajemy jeszcze w świecie DC. Catwoman, Samotne Miasto, Cliff Chang, czy Chiang powinienem powiedzieć. No, nieznane przeze mnie, przyznam szczerze. Cliffa Changa kojarzył z serii Paper Girls od wydawnictwa Nonstop Comics i też tu 119,99. Wszystkie te tytuły właśnie taką cenę mają dzisiaj. I zobaczmy, jak to wygląda. Powiem szczerze, jestem mega ciekawy. No i tak, czuć klimat Chianga zdecydowanie. Nawet ta kolorystyka troszeczkę pasuje do tej związanej właśnie z Paper Girls, choć tam było bardziej pastelowo, mam wrażenie, ale tu też to troszeczkę tak zalatuje, co nie zmienia faktu, że jest to fajne. I właśnie o Etrigan się pojawia, super, jest Poison Ivy, więc spoko, spoko, fajnie, że coś takiego się pojawiło. I tu mamy mamy dodatki, mamy ich sporo, widzę po czarnej stronie mamy coś takiego. Tutaj w ogóle nie wiem, mam wrażenie, to chyba o to chodzi, że już Catwoman, która jest podstarzała, bo tak wygląda tutaj, czy mi się to tylko zdaje? Bo nie czytałem za wiele na ten temat, nie chciałem sobie robić jakichś tam spoilerów. No i tutaj mamy jakiś w sposób jak powstawały plansze, prawda? Ile to jest pracy przy takim komiksie, a my się dziwimy, że są takie ceny, dochodząc do tego faktu, że jest jeszcze no, dużo, dużo pracy, ale tu widzę w ogóle i Harvey taki starszy, i Killer Croc, i Poison już trochę kształt na bardziej, tak jakby naprawdę to były jakieś takie starsze tematy. I tu Enigma, córka Enigmy, czyli co tutaj dużo gadać, Riddlera, Emperor Penguin. Nie no, naprawdę mam wrażenie, że Winston Tsai i Oggy Beast w ogóle nie kojarzył. Ale tak, zdecydowanie Holender. 10 lat temu, no tak jakby to było starsze, ale nie będę sobie dalej przyuklinał na to, ale tak, zdecydowanie, to jest starsze właśnie takie jakby historia. Dekadę później, aha, no właśnie, tak, dekada później, nie psuję sobie, mówię, nie czytam, bo nie chcę. No i na koniec mamy Ciemność. Prawdopodobnie jest to wspaniała historia. Też 119,99 cena okładkowa. Czyli wszystko z tej jednej paczki w jednej cenie, ale to się trafiło. Przypadek. I co? I bardzo chwalona seria. Tytuł no, frankofoński, jakby nie patrzeć. I ciekawi mnie, jak on będzie się prezentował. Jako właśnie fabuła, bo rysunki są ok. Ale mocno się zastanawiam nad tym tytułem, czy on mi przypadnie do gustu. Wygląda naprawdę ładnie. Czy jakieś dodatki uświadczymy tutaj? No nie, tutaj dodatków żadnych nie ma, ale to jest bardzo ładny rysunek, powiem szczerze, z tym mieczem. No i na koniec ta paczuszka dodatkowa, która już pod ceną odbiega, bo tu jest 59,99, ale Wola. Wola, którą chciałem bardzo przeczytać. Mam tą pierwszy, mam ten toż, Wolność też. O ile dobrze pamiętam tytuł, miałem okazję poznać autorów i ogólnie ukraińskich artystów związanych z komiksem. Bardzo sympatyczni, mamy jakiś tam kontakt, więc super, super sprawa, naprawdę. Ja cieszę się na myśl. Historie są ok, fajnie to zostało wszystko przedstawione. Mam nawet, jeżeli byście chcieli obejrzeć wywiad z nimi na kanale, gdzie podczas ostatniej w komiksowej Warszawy właśnie byli gośćmi. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie, taka steampunkowa otoczka, która mi tutaj właśnie szczególnie pasuje, ale i te rysunki. Tu nawet przyznam szczerze, widzę progres, jeżeli chodzi o to, jak on się prezentuje, jak te rysunki wyglądają, więc plus dla artystów. Zobaczymy, jak będzie fabularnie, czy też troszeczkę lepiej, bo ona w niektórych momentach była ciut lepsza, ciut gorsza, ale jako całokształt prezentowała się naprawdę spoko. I dodatki tutaj są, widzę, tak samo jak i tam były. Możemy sobie przeczytać o tych przedmiotach, mówiąc najprościej, ale i nie tylko, ludziach związanych z tą właśnie wojną, z tym światem stworzonym. Wow, fajnie to wygląda, naprawdę takie steampunkowe klimaty.
Ten bardzo fajnie rysunek wygląda. Nie mówię, że są duże bubsy, ale fajnie wygląda i to też spoko jest. Fajne, fajnie, fajnie, naprawdę. O, i ten też jest fajny. Plus o to, z tym takim, to jest chyba... gracz RPG i wyszło mi Buzdygan. Nie wiem, czy to był Buzdygan. Czy Buzdygany to były te z takim długim łańcuchem? Nie, chyba Buzdygan. Z tego, co pamiętam. Przypomnijcie mi w komentarzu, czy mam rację. Także, no, sami zobaczcie. Potężna, że tak powiem, paczucha od Egmontu. Fajnie. Teraz trzeba znaleźć to wszystko, przeczytać, bo to nie jest jedyne, które muszę, jak wiecie, przeczytać, ale myślę, że dam radę. Wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Linki w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć ewentualnie, nawiązać współpracę, a także nie zapominajcie o subskrypcji i dzwonku, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię wam cześć, do zobaczenia.